Hej, cześć! Ostatnim razem spodobał Wam się mój filmik o AliExpress i to, co na nim kupiłem, więc dzisiaj mam kolejny filmik z kolejnymi zakupami, a dokładnie jednym zakupem. I jest to... torebka z oczkami. Po prostu. Oczka. Dużo małych, plastikowych oczek. Małe plastikowe oczka można dostać w wielu ilościach i w wielu rozmiarach. Ja kupiłem 520 sztuk w 7 różnych rozmiarach za 2,33 $. Jeżeli oglądacie Snapchata Agnieszki, to pewnie widzieliście bandę olejów w jej sklepie. No co, fikasz? Ale pewnie zastanawiacie się, do czego jeszcze można wykorzystać plastikowe oczka. Oto parę pomysłów. Możecie odświeżyć swoje stare ozdoby. Dodać troszkę uroku swojemu dozownikowi do mydła. Nadać swojemu kranu charakter. Nie musisz już zakrywać dziur. Osobiście uważam, że plastikowe, ruchome oczka to bardzo śmieszny patent, żeby po prostu poprawić sobie humor. Można je wlepiać po prostu w każdym miejscu. Tak jak jest yarn bombing, czyli tam szydełkowanie takich różnych strojów dla dziwnych obiektów na ulicy, typu znaki uliczne, czy jakieś tam inne barierki, to można uprawiać ten eye-bombing, czyli właśnie przyklejać oczka do różnych śmiesznych obiektów, więc jak najbardziej polecam, mam nadzieję, że to poprawi każdemu humor, jak zobaczy takie dziwne twarze w niestandardowych miejscach i mnie przynajmniej to jakoś bawi. Subskrybujcie ten kanał, bo prawdopodobnie będzie więcej tego typu filmików. Powiem Wam w sekrecie, że jest kolejny produkt, który idzie właśnie pocztą do mnie, więc no... Następna recenzja niedługo.